Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Eliasz, to jest kolejna topka z Naruto. Tym razem, jak widzicie po tytule, bardziej taka luźna, bo są to top 10 moich ulubionych postaci. Bardzo często mi to proponowaliście, więc zróbmy taki filmik. No i cóż, zaczynajmy. Miejsce pierwsze zdecydowanie Itachi. Jest to moja ulubiona postać, ponieważ jest bardzo mocna, ale pod innym względem, nie pod względem siły, w sensie pod względem siły też jest bardzo mocny, ale bardziej mi się podoba jego tajemniczość, sposób myślenia, bardzo jakby czysty umysł, to, że potrafi wyjść z każdej sytuacji. No po prostu jest bardzo dobrą postacią, bardzo fajnie napisaną. Potrafi zaplanować na daleko w przód pewne sprawy, bez jakiegoś pewnie większej analizy. Nie wiem, walki z nim tak naprawdę nie odbywają się poprzez walkę wręcz, tylko po prostu wszystko robi swoim Sharinganem, potrafi nim tak zamanipulować, więc dla mnie to jest zdecydowanie najlepsza postać w Naruto. Drugie miejsce ma tutaj dla mnie Naruto. Naruto w Naruto najlepszy prawie. No cóż, Naruto to jest główna postać, chociaż jest bardzo często nieracjonalny tak naprawdę. No to o nim jest cała seria, więc trudno go nie lubić. Po to się raczej ogląda to anime, ale dla innych postaci może też, ale no cóż, przygody Naruto ogółem są spoko. Fajnie się rozwijał od początku do końca, tak? Teraz jest Hokage i jest w sumie całkiem inną postacią niż w Shippudenie czy w Naruto pierwszym, także na przestrzeni lat widać, jak on się tam zmieniał, jak budował swoją siłę, tak, jest teraz po Hokage, jest bardzo mocny i teraz jeszcze mądrzejszy, bardziej racjonalny, więc myślę, że spoko. Trzecia postać to Jiraiya. No Jiraiya to jest postać, która jest zabawna, ale też się ma do niej sentyment, bo wiecie, on zginął i to było jeden ze smutniejszych momentów w Naruto. Jest bardzo fajną postacią, bardzo mocną postacią, mimo wszystko, że wydaje się na takiego głupka na pierwszy rzut oka, to jest bardzo, bardzo silny. Bardzo się przyczynił dla wioski, tak, także Jiraiya po prostu całym swoim jestestwem zasłużył u mnie na podium. Pain. I tu jest kwestia znowu siły. Pain jest... Chodzi mi tutaj bardziej o Paina niż o samego Nagato. No w sumie Pain to jest Nagato, ale chodzi o Paina, nie o Nagato. Dziwne takie skojarzenie mam po prostu. Pain jest bardzo silny, ale też ma jakieś takie swoje twarde przekonania, które są w miarę racjonalne, bądźmy szczerzy. Nie są typu Naruto, masz być moim przyjacielem, bo tak. I tyle. W sensie, on bardzo dużo też zapanował. Jest bardzo, bardzo mocny. Był przywódcą Akatsuki. Prawie, no, powiedzmy. Także Pain jest dla mnie postacią, która zasługuje jak najbardziej na czwarte miejsce. Ojciec Naruto na piątym, Minato. Minato jest dobrą postacią. W sensie chodzi mi tutaj o to, że jest po prostu dobry, życzliwy i tak dalej. Jest to po prostu postać taka uosobienie dobra, mam wrażenie. W sensie to jest takie bardzo nierealistyczne, bo ciężko znać osobę, która by była na wszystko praktycznie happy i w ogóle. Ale to jest w sumie też z drugiej strony naiwność z jego strony, że jest taki dobrym serduszkiem, wszystko nadrabia, że tak powiem. Ale Minato, jak dla mnie, jest bardzo fajną postacią. Ciekawą, mocną, bardzo szybką, co jest bardzo dla mnie fajne z jakiegoś powodu. No cóż, po prostu lubię Minato. Szósty, Rock Lee. I tak jak w przypadku Jiraiya, to jest postać, która jest po prostu śmieszna, ale też pokazuje swoją motywację, tak, ciężką pracę. Jak oglądałem pierwsze Naruto, to dla mnie walka właśnie Lee vs Gaara była jedną z lepszych, o ile w ogóle nie najlepsza w całym pierwszym Naruto. Bardzo mi się podobała ta postać. Jest często śmieszna, ale jak przychodzi co do czego, naprawdę potrafi rozwalać. I właśnie dzięki swojej ciężkiej pracy potrafił otworzyć bardzo dużo bram. Więc
cóż, dla mnie to jest postać bardzo, bardzo fajna. Siódme miejsce Shikamaru i kolejna sprawa, lubię go za jego piękny umysł. No, potrafi dużo zdziałać dzięki temu, że dobrze myśli. A poza tym z drugiej strony jest uosobieniem troszkę mniej, nie ze względu umysłowego, nie oszukujmy się, ale ze względu lenistwa. Fajne jest to, że po prostu on tak według mnie gardzi tymi wszystkimi ludźmi, po prostu jest tak leniwy, że nie musi się jakby uczyć. Oni gdzieś tam zapierdzielają, myślą co tu by zrobić, a on sobie tak leży, że nie wiem, hamburgera, no nie wiem co on tam lubi, nie pamiętam. Ale siedzi sobie pod drzewkiem, duma i w sumie ma już 10 planów, za to oni mają jeden gorszy niż jego najgorszy, który sobie zrobił od tak. Więc Shikamaru bardzo fajna postać. Killer Bee. Killer Bee na 8 miejscu. I cóż, kolejne, albo mądre postacie, albo śmieszne. No Killer Bee jest mocno nieśmieszną postacią, bądźmy szczerzy. Jest bardzo, bardzo mocny pod względem siły. Jest całkiem śmieszny i tego jego rapsy są średnie, ale nie mówcie mu tego, proszę was. No cóż, Killer Bee, po prostu lubię Killer Bee za to, że jest Killerem Bee i tyle. Nie będę tu się więcej rozwodził na ten temat. Dziewiąte miejsce Madara. To co mi większość zarzucała, że o Boże, kochasz Madarę, jesteś fanboyem Madary, a nie Itachiego. No nie, ja Madary w sensie jako postaci samej nie lubiłem przez bardzo długi czas. Dopiero teraz zauważam, że to on miał głównie rację, że chciał właśnie dobrze. Nie chciał żadnych wojen i tak dalej. No ale z racji tego, że nie chciał wojen, musiał stworzyć wojnę, żeby był pokój i tak dalej, i tak dalej. Chciał pokoju. Wieczny Tsukuyomi to był bardzo fajny plan. Może to odcinek na inny temat. Czyli temat na inny odcinek. Tego nie było. No i cóż, Madara jest bardzo mocny pod względem siły i też jest bardzo inteligentny. Bądź co bądź, to Wieczne Tsukuyomi naprawdę było bardzo dobrym pomysłem. Ale przedstawili to Naruto w odwrotny sposób tak naprawdę i to Naruto jak zwykle miał rację, a nie ktoś tam. Więc Madara był tutaj złym, ale no, podobało mi się bardzo to postać, chociażby jak walczył z tysiącem Shinobi i po prostu sobie wymiatał ich jak chciał, rzucał nimi i tak dalej, więc bardzo, bardzo fajna postać. Na miejscu 10 Kakashi. Jest to postać, która towarzyszy nam praktycznie od początku i jest też takim człowiekiem, który gardzi słabiakami tak naprawdę. Jest to postać, która jest troszeczkę śmieszna po części, ale też jest taka czasami mroczna, ale jest mądry. Co prawda jest kopiującym ninja, więc z tym Sharinganem troszkę sobie nadrabiał, chociaż to już Boruto to już nieważne, ale... Jest bardzo mocną postacią, bardzo mroczną postacią też czasem, ale bardzo mądrą. Jest po prostu Kakashi, no nie wiem jak to inaczej stwierdzić, jest bardzo fajnie napisaną postacią, kolejna fajna postać. I cóż, to by było na tyle. Nie chcę wam przedstawiać kto jest Kakashi, bo chyba wiecie kto to jest Kakashi i tak dalej. Pozostałych postaci też nie chcę jakoś strasznie przedstawiać. Chciałem wam przedstawić moją topkę, bo o to mnie prosiliście, więc... Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni za to, że przedstawiłem wam tą topkę i przedstawiłem dlaczego tak naprawdę ich lubię. No i cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć!